To chyba mamuci cios. Tak, mam rację. Spójrzcie. Sam cios to nic takiego, ale jeśli jest do czegoś umocowany, to inna bajka. Rzadko trafia się na coś takiego. Kto wie, co z tego będzie? 2 miesiące wcześniej. Poszukiwacz złota z północno-zachodniej Kanady trafił na zmumifikowanego małego mamuta włochatego. Żył 30 tysięcy lat temu. To pierwsze takie znalezisko na polach złotonośnych Yukonu. I tak dobrze oraz kompletnie zachowane w Ameryce Północnej. Znaleziska dokonano 65 km od Paradise Hill. Nie było ono pierwszym na wzgórzu. Kilka lat temu znaleźliśmy koński łeb. Coś między osłem a zebrą. To była jedna z najstarszych czaszek. Dam znać dzieciakom. Lubią takie rzeczy. Kevin, Monika i Mike, słyszycie? Tak. Znalazłem mamuci cios, wystający z ziemi. Widzisz? Ciekawe. A niech mnie. Pierwszy raz widzimy, co? Gładki. Wyciągnij go. Zawsze ja. Bo jesteś niezrównany. Nie za blisko. Jeszcze raz. Tato. Spójrzmy. Szczęka? Chyba masz rację. Tu jest reszta. Daj mi się zastanowić. Zadzwonimy do paleontologów, niech sami wykopią resztę. Dobry pomysł. Zwłaszcza, że tam może być cała czaszka. Niedawno znaleźli małego mamuta. Naukowcy się ucieszą. Takich rzeczy nie znajduje się na co dzień. Tak, ale stracimy dużo czasu. Kapujecie. Tony zatrzymał pracę w odkrywce. Do czasu, aż paleontolodzy przebadają i wykopią cios.